Panie Marszałku, Szanowni Państwo. No pewnie po przeanalizowaniu tutaj i przekazaniu tych bardzo dużo informacji, i jednak tam można znaleźć jeszcze i pewnie coś, mam pomysły, żeby coś tam jeszcze dopisać, może tak. Może zaczniemy od obwodnicy miejsca piastowego, bo to jest dla Bieszczad i dla Sanoka bardzo ważny element. Obwodnica miejsca piastowego jest już w procedurze i ona, jak dobrze wiemy, w tej procedurze zakończy się gdzieś tam w gminie Zarszyn. I teraz co dalej? To było też zapisane, że obwodnica miejsca piastowego i połączyć się z obwodnicą Sanoka. Tylko właśnie, czy nie trzeba tutaj, tak się zastanawiam, czy nie trzeba tutaj uruchomić jakby dodatkowego tematu, czyli budowa odcinka drogi łączącej rondo czy obwodnicę Sanoka z obwodnicą miejsca piastowego. Bo tam, jeśli chodzi o obwodnicę miejsca piastowego, tam ta procedura już się toczy, więc i tam też wszystkie te projekty, które tam były, te warianty, które są wypracowane, zaczęło się od 4 wariantów, jest teraz 9. Są i wskazania, że to będzie tam 2-3 mają tam, czy od strony ekonomicznej, czy innych uwarunkowań, są wskazane już niektóre warianty. Ale one wszystkie kończą się gdzieś w gminie Zarszyn, czyli w miejscowości najdalej idącej, to jest do miejscowości Nowosielce. I tam zostaje nam około 5 kilometrów, niecałe 5 kilometrów, więc ja bym proponował, żeby tutaj dopisać tam, żeby rozbudować drogę krajową 28 od ronda Świętego Andrzeja Boboli w Zabłoccach do obwodnicy budowanej, obwodnicy miejsca piastowego, tylko nie wiemy teraz, gdzie ona się będzie kończyć. To jest jeden temat. Druga sprawa to jest, tutaj też było dużo o obwodnicach, więc ja nie wiem, czy to będziemy mogli nazywać obwodnicą, ale musimy usprawnić przejazd przez Zagórz. Dużo się mówi ostatnio o obwodnicy Leska. Na obwodnicę Leska ma pomysł Urząd Marszałkowski, na obwodnicę Leska ma pomysł Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jedni po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie, a wszyscy będziemy stać w Zagórzu, tak, i czekać, żeby dojechać do jednej czy do drugiej obwodnicy. Więc tutaj też trzeba to uwzględnić w tych planach na najbliższe lata, żeby też tutaj przeanalizować tą sytuację, gdzie będzie ta możliwość i tak, żebyśmy też tutaj usprawnili przejazd przez Zagórz. Może to będzie obwodnica, może to będzie jakieś inne rozwiązanie, ale tutaj to, co nas trzyma na wiadukcie, światła, które trzymają i turystów, i nas, mieszkańców tutaj tego regionu, tam tutaj najwięcej tracimy czasu, więc rozwiązanie to z tym trudnym przejazdem przez Zagórz musimy też tutaj uwzględnić i jakoś to tutaj prowadzić tą dyskusję i jakiś pomysł mieć na to, żeby tutaj też w miarę płynnie i sprawnie przejechać przez Zagórz. Jeśli już Zagórz, to też wczoraj taką informację gdzieś tam w mediach się pojawiła o budowie przystanków kolejowych i tam są wartości takie no już na miliony złotych, więc my tutaj też analizując tą sytuację i nawet na Europie Karpat były podawane informacje, że będą działania związane z uruchomieniem linii 102, no to wiadomo, to jest później też i do Krościenka, czyli trzeba myśleć też o linii Zagórza do Krościenka, więc tutaj też w tym momencie, jeśli chodzi o przystanki, trzeba pomyśleć poważnie o tym przystanku, o którym już też tutaj dyskutujemy z PKP PLK odnośnie przystanku Zagórz Przemysłowy. To jest też ważny temat, tam jest taka strefa przemysłowa, to jest blisko zakładów pracy, to jest temat rozwojowy, więc tutaj też trzeba by było, bo dlaczego? Rozmawialiśmy cały uprzedni rok o kwotach kilkaset tysięcy złotych. Okazuje się tutaj, bo to z tej wczorajszej informacji wynika, że budowa przystanku kolejowego to są wartości kilku milionów złotych. Więc tutaj zasadnym by było, żeby też to, gdzieś to zadanie uwzględnić, bo to jest też dość duża kwota i duża suma. No nie wiem, co tam jeszcze, jeśli będą jakieś pytania, może na razie ja...